Witam Was wszystkich. Pozdrawiam z samochodu Kia Sportage, wersja hybrydowa, ale jednostka 1.6 TGDI, czyli jednostka doładowana. I oczywiście jest to jakaś, bym powiedział, w cudzysłowie nowość, ponieważ znamy od lat i z pewnością znacie jednostki hybrydowe, w których są silniki spalinowe wolno ssące, natomiast tu jednostka doładowana. No i wiele rozwiązań ma sens, jak są, bym powiedział, pod szerokim kątem ogarnięte, zweryfikowane. Natomiast publikowałem filmik z dużą ilością opiłek w filtrze oleju, znaczy w obudowie filtra oleju. No i to z tego pojazdu, więc po takim małym przebiegu około 6000 km, tym bardziej, że silnik spalinowy być może zrobił może 4-5 tysięcy kilometrów, jest to bardzo dużo. A wiadomo, że producent tu kompletnie nie przewiduje usunięcia, sprawdzenia w ogóle tak zwanego ścieru dotarciowego. Więc gdyby klient nie zdecydował się u nas na sprawdzenie, nie zdecydował się na pakiet, to te opiłki by tam cały czas krążyły. I to słuchajcie, wszędzie, bo dosyć sporo opiłek też, jeżeli chodzi o korek spustowy skrzyni biegów, no i masa taka olejowo-opiłkowa zlana ze skrzyni rozdzielczej kątowej czy tylnego dyferencjału. No i z czego to się bierze? No oczywiście z zjawiska między innymi nadmiernego tarcia, ale dlaczego w tym przypadku aż tak dużo, w szczególności w silniku? Otóż starałem się wszystko posprawdzać, bo też muszę wydać do tego stosowne dokumenty, starałem się posprawdzać. No i słuchajcie, przede wszystkim tak, kiedy silnik jest zimny i na przykład wyjeżdżamy z garażu, to w tej sytuacji możemy wyjechać sobie elektrykiem, na elektryku. Możemy od razu przełączyć na tryb sport i wyjeżdżając, naciskając na więcej, na gaz, co można zrobić? Silnik nagle się uruchamia, skakuje tam na jakieś 3000 obrotów i możemy nim przyspieszać. A płyn eksploatacyjny jak olej, płyn chłodniczy, no po prostu bardzo niskie temperatury, bardzo duże obciążenie silnika, on wtedy też dużo głośniej pracuje, no bo wiadomo, to od lat wiadomo, że silnik spalinowy nie powinien być w ogóle mocno obciążany, kiedy płyny eksploatacyjne nie mają odpowiedniej temperatur pracy. No to też kwestia gorszego smarowania, no i synergii tego wszystkiego. Co więcej, jeżeli tu jest turbosprężarka, to w tej sytuacji ona stabilizuje swoją pracę, ale jest stabilizowana ciśnieniem oleju. Już nie mówię o smarowaniu samym sobie, ale stabilizacja wiernika następuje poprzez odpowiednie ciśnienie oleju. No i teraz kolejna rzecz, zweryfikowałem to, czy może nie można, nie może silnik tutaj pracować jak z tymi trybami, więc okazuje się, że jest tak, że jeżeli jedziemy sobie lekko na elektryku, ale mamy tryb eko, to potrafi silnik spalinowy ustalonej tam strategii sobie pracować, ale chwilowo pracuje. No i przyspieszamy, jedziemy, silnik ma obroty wyższe, tak zwanego biegu jałowego, jakieś 1300-1400 obrotów i sobie pracuje. No i jedziemy, nie wiem, 10, 20, 30, 50, 60 na godzinę, jedziemy na elektryku, silnik pracuje cały czas. No i a z drugiej strony, jeżeli on już tam, powiedzmy, się wyłączy, no to możemy ciskać nogę, tak powiem, nawet do deski, on nagle się uruchomi, puścić, on za chwilę zgaśnie, znowu wcisnąć, znowu się uruchomi i tak dalej, możemy takim hazardem go traktować. No, to jest oczywiście kompletnie sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa, to jest jawne niszczenie sprzętu, niszczenie czyjegoś mienia. No i kolejna rzecz, kwestia tak zwanej pseudoekologii. Dlaczego pseudo? Ponieważ to skrócenie trwałości, to wiadomo, utylizacja elementów to nieekologiczne. Wyprodukowanie kolejnych, kompletnie nieekologiczne. Kolejna rzecz, że na takie gaszenie silnika i znowu rozruch silnika potrzebna jest jakaś dawka paliwa na rozruch i marnowana jakaś dawka paliwa przy gaszeniu. Co nie bez kozery trafia do oleju silnikowego, a to co wspominałem już wcześniej w poście, tutaj był naprawdę mocny odór benzyny z oleju. I teraz kolejna sytuacja, jedziemy sobie w trybie sport, chcemy włączyć na elektryka, wyświetla nam się komunikat, że w tym trybie opcja jest niedostępna. Wow, czyli można by było zrobić tak, że jedziemy w trybie sport, ale w momencie silnik pracuje na tym podwyższonym biegowym, opcja jest jeszcze niedostępna z uwagi na zbyt niską temperaturę płynów. Logiczne,
normalne, można używać elektryka z zmniejszonych osiągów i to jest jakby bardzo naturalne, zrozumiałe. I z drugiej strony, przecież o, teraz stanąłem, zgasił mi się silnik, mamy tam 700 stopni temperaturę spalin, tak, więc zgasił mi się silnik, a on równocześnie mógłby teraz pracować sobie na biegu jałowym i w tej sytuacji cały czas utrzymywać stabilne ciśnienie oleju, temperaturę płynów i tak dalej, być w gotowości mechanicznej, w gotowości, żeby powiedzmy wcisnąć gaz i przyspieszyć, tak jak teraz wcisnąłem gaz do końca, przyspieszam, no i po prostu co się dzieje, silnik się nagle uruchomił, wskoczył na 3,5 tysiąca obrotów i zasuwa, no tak naprawdę ja nie wiem, czy to będą oglądali jacyś prawnicy, czy przypadkiem sami prawnicy nie jeżdżą podobnej generacji samochodami, ale zwróćcie na to uwagę, to są zasady sprzeczne z bezpieczeństwem poruszania się w ruchu drogowym, bo takie coś jakby nie tylko chodzi o skracanie trwałości, ale naprawdę jest to duże ryzyko zatarcia w tych punktach dosyć, bym powiedział, wrażliwych, tak? Więc no a kolejna rzecz, że przecież te opiłki nie powinny tam pływać, powinno to wszystko być dostosowane. Też kwestia ciekawa, jeżeli chodzi o olej 0W20, patrząc na dobór oleju, to takie temperatury umiarkowane 20 Celsjusza, ja nie wiem, ale w Polsce te temperatury są wyższe. Z drugiej strony dobór oleju Destrykto według temperatury zewnętrznej to tak naprawdę jak dobieranie opony według koloru sukienki żony. To nie, to jest w ogóle jakby nie współmierne do tego. To trzeba się skupić na parametrach pracy motoru, jego temperaturach, potrzebach, degradowaniu oleju, ilości paliwa, które się przedostaje i tak dalej, obciążeniach. To jest bardzo istotne, żeby dopasować jakość i lepkość oleju. Więc to kolejna jakby taka tutaj sprzeczność. Tym bardziej, że producent zaleca dwie lepkości. Albo 0W20 albo 5W30 w klasie API SN. Ciekawe. Dlaczego 0W20 i dlaczego nie może być na przykład, nie wiem, 0W30? Przecież ktoś ma wiedzę na temat oleju, a przecież producent samochodu powinien silnika mieć wiedzę na temat oleju. Wiadomo, że do olei klasy tutaj lepkości 0 trzeba użyć dużo lepszych baz olejowych, więc skoro tożsama jednostka wcześniejsze można powiedzieć generacji TGDI ma zalecony olej 0W30, dlaczego ten ma mieć 0W20 albo 5W30? To też się kompletnie nie trzyma tutaj, jest taka niekonsekwencja. Ale wracając do naszego pacjenta, on wcześniej tak powiem był taki mocno uspany, a teraz odżył. No i tutaj już kompletnie odżył z punktu widzenia całości, tak, bo silnik i napęd, powiem, że w tej chwili już, bo przejechałem jakieś 250 km, jedzie się nim sensownie, fajnie przyspiesza, bo wcześniej było tak, że jak się nacisnęło na gaz, to on tak pociągnął, no i później to trzymanie tak jakby linką i gdzieś tam coś się rozwinęło, a teraz jak naciśnie na ten gaz, to on faktycznie pociągnie i się fajnie rozkręca wraz z obrotami, więc teraz już można powiedzieć, tak fajnie czuć, że się jedzie jednostką doładowaną z hybrydą i że ten tryb hybrydowy tutaj ma jakiś sens, natomiast te parametry i praca jego, to co powiedziałem wcześniej, no niestety, no tu trzeba się liczyć, cokolwiek się zrobi, jeżeli nie zmieni się tej strategii, ta emisja nie będzie taka jak zakładana, trwałość no kompletnie nie będzie taka jak byłaby możliwa, gdyby ten silnik spalinowy nie był wyłączany w trybie hazardu. Także może długa pogadanka, ale bardzo dziękuję i miłego do następnego razu.